Witajcie w drugiej połowie 2017 roku. Tutaj 3,5 tysiąca złotych za nowego flagowca to cenowa okazja, mniej niż dwa aparaty z tyłu obudowy to tak jak jeszcze niedawno brak aparatu w ogóle, a ekran, który nie jest OLEDem, nadaje się tylko do Tamagotchi. Ach, no i smartfony nie są już tylko smartfonami, ale inteligentnymi maszynami, a przynajmniej Huawei Mate 10 Pro. Podobnie jak Samsung czy LG, Huawei ma dwie linie flagowców. Na początku roku zawsze pokazuje telefon dla mas, a pod koniec biznesowego wymiatacza. Ale o ile tegoroczne Samsungi i LG są do siebie dość podobne, o tyle kompaktowy szerokoramkowy P10 i nowoczesny Mate 10 Pro to coś zupełnie innego. W Mate 10 Pro otrzymujemy wodoszczelność, po raz pierwszy w historii Huawei'a, więc brawa dla państwa Chińczyków, ekran OLED o proporcjach 18:9, bardzo wąskie ramki i specjalny procesor dedykowany zadaniom związanym ze sztuczną inteligencją. Na pierwszy rzut oka Mate prezentuje się więc równie imponująco co LG V30, Note 8 albo iPhone 10. A jak po kilku tygodniach użytkowania? Zaraz o tym opowiem. Ale skoro już wspomniałem o tych pierwszych rzutach oka, to może rozwinę tę myśl. Gdy widzimy po raz pierwszy Mate 10 Pro, łatwo dać mu się oczarować. Wyświetlacz zajmuje niemal cały przedni panel urządzenia, plecki są wygodnie wyprofilowane, a konstrukcja zaskakująco smukła jak na akumulator o pojemności aż 4000 mAh. Szkło na obudowie efektownie połyskuje, a pasek na wysokości aparatów fotograficznych dodaje smartfonowi trochę unikalnego charakteru. Przy okazji telefon dość szybko się brudzi i jest troszkę śliski, ale i tak w porównaniu do HTC czy niektórych Honorów, nawet po bliskich spotkaniach z palcami trzyma jako tako szyk, a do rąk lepi się jak mucha do lepu albo brudna skarpeta. To komplement. Właściwie sprzęt nie ma więc poważniejszych ergonomicznych wad. No, rozsuwanie panelu powiadomień i sięganie do górnej krawędzi ekranu na tak długim bydlaku mogłoby stanowić problem, ale ja zawsze robiłem to za pomocą gestu na czytniku linii papilarnych. Ten, jak to zwykle w Huawei'ach, działa niewyobrażalnie wręcz szybko, a jego funkcjonalność nie ogranicza się wyłącznie do odblokowywania ekranu. Minus z kolei za brak mini jacka, do którego po prostu nie da się przyzwyczaić. Co prawda odpowiednią przejściówkę dostajemy w zestawie, ale to tak jakby do iPhone'a 10 dodawali przejściówkę z czytnikiem linii papilarnych. Niewygodne to, niepraktyczne, łatwo zgubić, łatwo zapomnieć, po prostu nie. Jasne, istnieją alternatywy w postaci słuchawek Bluetooth albo noszenia ze sobą akordeonu i grania sobie samemu, ale ja na przykład nie lubię myśleć o regularnym ładowaniu kolejnego gadżetu i nie umiem grać na akordeonie. Na pocieszenie, układ głośników Mate daje odczuwalnie lepsze rezultaty od większości smartfonów w konfiguracji mono. Tutaj nie dostajemy może pełnego stereo, ale słuchawka nad ekranem wspiera główny głośnik wysokimi tonami. Jeżeli podczas oglądania zakryjecie dolny panel, to usłyszycie z słuchawki takie smrętne hity, ale gdy oba głośniki grają razem, jest bardzo ok. Z takich drobnostek na obudowie warto jeszcze wspomnieć o porcie podczerwieni, który jest. Ekran to OLED o rozdzielczości 2160x1080 pikseli. Jeżeli teraz kręcicie głowami z dezaprobatą, natychmiast przestańcie, bo większa gęstość pikseli nie jest Wam tutaj do niczego potrzebna. Obraz jest ostry, barwy nasycone, maksymalna jasność w porządku. Moim zdaniem to najlepszy panel w historii smartfonów Huawei. Jasne, sporo się ostatnio słyszy o kapryśnych OLEDach w LG V30 czy pikselach 2XL. Nie wiem, kto rozpuszcza te okropne plotki. Ale w każdym razie nie martwcie się, bo tutaj jest absolutnie perfekcyjnie. Wyświetlacz wspiera też mobilny HDR. Na razie za bardzo nie ma czego oglądać, ale wsparcie dla YouTube'a pewnie niedługo się pojawi. Na testowym wideo kolory są tak intensywne, że aż bolą oczy, ale trzeba przyznać, wygląda to bardzo ładnie. Huawei przygotował też coś na kształt Always On Display z Samsungów, ale oglądamy na nim tylko godzinę i powiadomienia o połączeniach oraz SMS-ach. Na wchodzenie z notyfikacjami w interakcję albo na informacje o wiadomości na Facebooku nie ma co liczyć. Lecz to i tak przyjemna rzecz, tym bardziej, że Mate ma również standardową diodę powiadomień. Serce smartfona to układ Kirin 970, który w aplikacjach mierzących wydajność wypada nie gorzej od Snapdragona 835, czyli bardzo dobrze. Do tego 6 GB RAMu i tak można żyć. Mate to jeden z najpłynniej działających smartfonów, z jakimi miałem do czynienia. Od szybkości włączania się, przez pracę w interfejsie, po gry, wszystko jest perfekcyjne. Żadnych zawieszek, przycień zgubionych klatek animacji, trzymanie aplikacji w pamięci też super. Cieszy mnie to tym bardziej, że towarzyszy nie czystej wersji Androida, tylko całkiem ładnej i funkcjonalnej nakładce. Nakładkę Emotion UI na pewno wszyscy już nieźle znacie. Nowa wersja bazuje na Androidzie Oreo i cóż tu można powiedzieć, to nadal Emotion UI. Intuicyjne, ale z ciekawymi dodatkami, takimi jak menedżer telefonu czy bezpieczny folder na prywatne pliki. Niezależnie od tego, czy jesteście przyzwyczajeni do napakowanych funkcjami Samsungów czy też estetycznych Motorola, będziecie z tego systemu zadowoleni. Dla przyzwoitości wrzucono też kilka świeżych funkcji. Na przykład, gdy oglądacie film i dostajecie powiadomienie, możecie jednym klikiem odpalić odpowiednią apkę w trybie podzielonego ekranu. Mega wygodne. Szkoda tylko, że przynajmniej na razie wideo na YouTubie nie da się rozciągać na pełen ekran. Nie zapominajmy, że Huawei Mate 10 Pro to nie smartfon, tylko inteligentna maszyna.
Dzięki procesorowi NPU, czyli Neural Processing Unit, ma lepiej zarządzać energią, nie zwalniać nawet po 1,5 roku intensywnego użytkowania i szybciej radzić sobie z zadaniami związanymi z nauczaniem maszynowym. Ale nie łudźcie się, że od razu po wyjęciu smartfona z pudełka z wrażenia spadną Wam kapcie, a Mate powie Wam, żebyście te kapcie założyli, bo się przeziębicie. Nie. Większość funkcji związana z NPU działa w tle, więc na co dzień nie czujemy, żebyśmy mieli do czynienia z czymś innowacyjnym. By odczuć działanie procesora w aplikacjach, ich twórcy muszą je najpierw dostosować pod działanie z tym procesorem. Na razie znalazłem jedną taką apkę, preinstalowany translator Microsoftu. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do wersji z innych smartfonów działa szybciej i nie wykonuje żadnych obliczeń w chmurze, więc nie trzeba być online. Tak więc NPU to nie ściema i dobry kierunek na przyszłość, ale na razie jeszcze Waszego życia nie zmieni. Pewnie za 2 czy 3 lata będzie już zupełnie inaczej. A patrząc na wydajność tego sprzętu dziś, wydaje się, że Mate spokojnie na te 2 czy 3 lata wystarczy. Patrzcie, tyle komplementów, a nie doszedłem jeszcze nawet do największej zalety tego modelu, czyli do braku animoji. Czasu pracy na jednym ładowaniu. Mate 10 Pro to jedyny tegoroczny flagowiec, na którym wyciągałem czasami 2 doby na jednym ładowaniu i ponad 7 godzin na włączonym ekranie. Mate jest też chyba drugim tegorocznym smartfonem, podczas testowania którego nie brałem do pracy ładowarki, bo byłem pewien, że nie będzie mi potrzebna. W konkurencyjnych modelach dobijałem najwyżej do 5,5 godziny z włączonym wyświetlaczem, a zwykle kończyło się na mniej niż 5. Pod tym względem Mate 10 Pro deklasuje rywali. Do tego otrzymujemy też oczywiście szybkie ładowanie. 1,5 godziny do setki. Z drugiej strony nie ma ładowania indukcyjnego, a teoretycznie przy szklanych pleckach to przecież żaden problem. Szkoda. Aparat fotograficzny. Do obu obiektywów z tyłu możecie mówić per najjaśniejszy panie, bo z jasnością f1.6 są pod tym względem najlepsze na rynku. I to jest mega z 3 powodów. Po pierwsze, fotki w słabych warunkach oświetleniowych wychodzą naprawdę niezłe. Po drugie, aparat naturalnie lekko rozmywa tło za fotografowanym obiektem i ja ten efekt uwielbiam. Po trzecie, 2 powody jednemu starczą. Jak zwykle, Huawei nie poskąpił też użytkownikom trybów fotograficznych. Mała przysłona pozwala zmieniać punkt ostrości i rozmywać tło już po wykonaniu zdjęcia. Tryb portretowy też rozmywa tło, ale trochę inaczej. Fotki monochromatyczne są naprawdę monochromatyczne, a nie przerobione programowo, więc każde zdjęcie może stać się artystyczne. Co ważne, używanie wszystkich tych trybów przynosi naprawdę satysfakcjonujące efekty. Aparat wykorzystuje też procesor NPU. W domyślnym trybie rozpoznaje obiekty, na które nakierowujemy telefon i dopasowuje do nich parametry zdjęcia. Nie powiem, żeby owocowało to jakąś spektakularną poprawą jakości fotek, ale działa. Odróżnia psa od kota, a jedzenie od trawy, pozdrawiam wegan, no sprytna bestia. A same zdjęcia z Mate'a naprawdę świetne, nawet gdy jest ciemno. Huawei zorganizował specjalnie dla mnie koncert Kai, żebym to sprawdził. Czasami tylko po rozpoznaniu nadmiaru zieleni kolory blakną i robi się taka postapokaliptyczna atmosfera, ale aktualizacja oprogramowania pewnie wszystko naprawi. No i przydałaby się opcja wyłączania sztucznej inteligencji w fotkach, bo teraz, żeby to zrobić, trzeba aktywować HDR. Pod względem suchej jakości zdjęć Mate 10 Pro dołącza do rynkowej czołówki. Trudno powiedzieć, czy jest lepszy od takiego Galaxy S8 albo HTC U11, bo w tej czołówce robi się teraz naprawdę ciasno. Ale na pewno nie będziecie zawiedzeni jakością zdjęć, również tych z przedniej kamerki. A gdyby jeszcze filmy potrafił robić, to już w ogóle by było. Ale nie ma. Niestety, nagrywanie wideo to pięta achillesowa smartfona. Szczegółowość nie zachwyca, stabilizacja bez szału, a do tego tryb nazywany szumnie manualnym pozwala nam zmieniać ustawienia wyłącznie przed rozpoczęciem nagrywania. Bardzo praktyczne, bo jak nagrywasz film w ruchu, to warunki wcale się nie zmieniają. Tragedii nie ma, ale jest po prostu przeciętnie jak na tę półkę cenową i szkoda zmarnowanego potencjału. To jednak jedna z ostatnich rzeczy do poprawki, bo poza tym Huawei uczy się na błędach. GPS, z którym nieraz w telefonach tej marki były problemy, teraz działa znakomicie. Pamięć to aż 128 GB w szybkim standardzie UFS 2.1, nie ma pod tym względem loterii, tak jak jeszcze pół roku temu przy P10. Nie ma też slotu na karty microSD, ale to przemilczę, bo mi nie pasuje do pozytywnej narracji. Ale 128 GB pewnie i tak Wam wystarczy. A Dual SIM jest aktywny i obsługuje 2 karty z LTE. Mnie akurat przeszkadza ten brak mini jacka, no i lubię kręcić wideo smartfonem, ale nie ma przecież telefonów pozbawionych wad. A ten dla osoby, której zależy przede wszystkim na wysokiej wydajności, długim czasie pracy, ładnych zdjęciach i estetycznym wyglądzie, będzie dobrym wyborem. Nie oczekujcie tylko odpowiedzi na pytania w stylu Galaxy Note 8 czy Mate 10 Pro, bo wiele firm dobrze odrobiło w tym roku lekcje i to, co wybierzecie, zależy głównie od Waszych indywidualnych preferencji. Tutaj nie ma już złych decyzji. Huawei Mate 10 Pro to najlepszy smartfon w historii Huawei i jeżeli zamierzacie go kupić, to taka rekomendacja powinna Wam w zupełności wystarczyć. Jeżeli chcecie obejrzeć testy Galaxy J7, Xiaomi Mi A1 albo iPhone'a 10, subskrybujcie nasz kanał, bo inaczej ich nie zrobię. Nie no, żartuję. A po wrażenia z tych testów na bieżąco zapraszam na moje profile na Facebooku i Twitterze. Dzięki!